również przez serce Marii, która jest czczona szczególnie przez nas i dziękujemy również Duchu Święty, że dałeś Marii tak świętych rodziców, Joachima i Annę. I oni również modlą się teraz za nas, kiedy słuchamy słów Bożych, słów Jezusa Chrystusa. Shalom Maria, 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 malai, malachene honon, eba shalachem. Shalom aralei, malachelo heno, Adonai, 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 Adonai. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo krótka, dlatego kazanie będzie też bardzo krótkie. Dwa wersety, 16-17 z Ewangelii według świętego Mateusza z 13 rozdziału. Chrystus mówi do swoich uczniów, aby byli wdzięczni Bogu Ojcu za to, że mogą brać udział w cudownych, pięknych wydarzeniach związanych z Jezusem, Synem Bożym, Synem Maryi. I podkreśla to, że wielu pragnęło zobaczyć Jezusa, słyszeć Go, nawet Go dotknąć, być z Nim. Wielu świętych ludzi, wielu sprawiedliwych, wielu patriarchów, wielu proroków. Oni mieli głód i pragnienie. Oni wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, pomazaniec Boży. Że przyjdzie Chrystus, który przyniesie nowe prawo, który da nam słowa życia, który da nam odkupienie. I to pragnienie nie zostało za ich życia spełnione. Ale okazuje się, że ci, którzy nie pragnęli, zobaczyli Jezusa i usłyszeli Go. Czyli mówi to też do swoich uczniów, do pozostałych, którzy byli przy Nim, że oni nie mieli takiego pragnienia, a wielu z nich nawet w ogóle właśnie nie pragnęło spotkania z Chrystusem, nie myślało o tym, nie mówiło o tym. Niektórzy z nich może mieli, ale właśnie takie, raczej może takie małe, letnie pragnienie Mesjasza. A oni jednak mogą to doświadczać, co tamci tylko mogli właśnie pragnąć, marzyć. Szczęśliwe oczy, szczęśliwe uszy, szczęśliwe serce tych ludzi, którzy widzieli Chrystusa, słuchali Go, mogli Go przyjąć sercem, umiłować Go, pójść za Nim. Ale to również jest naszym szczęściem, naszym udziałem. To, co pragnęli ci święci ludzie Starego Testamentu, my pragniemy być z Jezusem. Nie tylko Go widzieć na ziemi, jak ci, którzy byli przy Chrystusie, kiedy ewangelizował, kiedy głosił dobrą nowinę. My możemy być z Nim każdego dnia, nie 3 lata, ale całe życie i wierzymy, że będziemy z Nim całą wieczność. Że tutaj i w niebie będziemy patrzeć na naszego umiłowanego Pana oczami naszych serc i ciał. Będziemy Go słuchać uszami naszych serc i ciał. Będziemy Go gorąco miłować naszym sercem czystym i w pełni Mu oddanym. Również przeżywane w naszych ciałach zmartwychwstałych. A więc to szczęście jest i będzie naszym udziałem. I prośmy pokornie naszego Pana i pragnijmy tego, aby tak było, aby spełnił pragnienie naszych serc. Bo pragniemy z Nim być, bo pragniemy Go ponad wszystko miłować, wiedząc, że On pierwszy nas umiłował i że On też patrzy na nas nieustannie i słucha nas również nieustannie.
i miłuje nas nieustannie. I On też ma pragnienie, On też ma marzenie, abyśmy my byli szczęśliwi w Nim. On tego pragnie, On za nami tęskni i On nam to obiecuje. Dlatego szczęśliwi jesteśmy, błogosławieni. Radujmy się tym. Radujmy się tymi prostymi i pięknymi słowami. Niech one będą w nas zapisane, wyryte. Szczególnie w czasie naszego ziemskiego życia. Dzisiaj też o tym sobie pomyślmy w ciągu dnia. Jakże jestem szczęśliwy. Jestem tak blisko mojego Pana. Wiem, że mnie miłuje. Ja Go bardzo również pragnę miłować. I z Nim być. Na zawsze.